życie powoli wraca do normy, jeżeli można ten jakże przerażający koszmar tak nazwać. Każdy dzień jest dla mnie jak walka o życie, jak siłowanie się z własnymi słabościami i myślami, że to wszystko na nic. Ostatnio mam kłopoty ze snem, ale jak mam spokojnie spać, słysząc te przeraźliwe jęki za oknem? Poza tym nie potrafię przestać myśleć o tym, co się stało. Ciągle zadaję sobie pytanie, czy Taja wróci? Czy już na zawsze będę sama, pozbawiona jedynej osoby, której tak bardzo ufałam, która jest sensem mojego życia? Gdy tylko zamykam oczy, widzę we wspomnieniach ten moment, gdy po raz ostatni widziałam mojego przyjaciela. Udaje mi się zasnąć dopiero wtedy, gdy jest już widno, a te przebrzydłe stwory przestają krążyć wokół naszego domu. Staram się pisać w dzienniku codziennie, ale czasami nawet tego mi się nie chce. Bywają takie momenty, w których tylko siedzę na podłodze, wtulona w kurtkę, którą nosił Toja. Czuję jego zapach, to przynosi mi ukojenie. Dzisiaj rano znowu odwiedził mnie Katos. Miał dla mnie pewną wiadomość. Otóż zmierza on z misją ratowniczą do osady, w której znajdował się Toja. Już miałam wybuchnąć radością, że może uda się go uratować, gdyby nie to, że chodzi o uratowanie radiostacji, która jest niezbędna do nawiązywania wiadomości między ocalałymi placówkami. On już pewnie nie żyje, powiedział. Dodał też, że może sprawdzić, czy mój przyjaciel nie stał się jednym z tych strasznych kreatur. Chłopak jak zwykle dał mi nadzieję, aby potem ją zabrać. Po co mnie informuje, że tam idzie, skoro nie ma zamiaru ratowania nikogo oprócz jakiejś durnej maszyny? No sorry, Agna, wiesz, że nie chciałem cię zdenerwować, szepnął cicho. Dał mi do ręki własny pistolet, wiedząc, że ja sama korzystam z uszkodzonego, mówiąc, bierz, ja mam jeszcze shotguna i snajperkę, to mi wystarczy. Nie chciałam przyjmować takiego prezentu, ale mój pistolet już był zużyty. Zrozumiałam wtedy, że nastolatek, dając mi swoją broń, pokazał, że wierzy we mnie. To dodało mi otuchy i wiary, że dam sobie radę. Odprowadziłam Katosa do wyjścia, wiedząc, że znowu zostanę sama, ale nie mogłam go dłużej zatrzymywać. Pora w drogę, powiedział i odszedł w śnieżną dal, a ja znowu byłam sama. Tym razem jednak pełna optymizmu, mimo że nie wierzył w przeżycie mojego przyjaciela. Z nową, pozytywną energią wróciłam do codziennych zajęć. Miałam wiele zaległości do odrobienia. Gdzieś tam w środku czułam ciepło, jakby iskierka znowu rozbłysła w moim sercu. Mimo że bałam się tej myśli, pogodziłam się z tym, że Taja może już nie żyć. Wiedziałam, że nie mogę się poddać. Życie toczy się nadal. Trzeba walczyć o siebie i to zamierzam właśnie zrobić. Wczoraj wieczorem stoczyłam walkę z półżywymi istotami. Nowy pistolet sprawował się całkiem dobrze, ale nie zauważyłam, że jeden z nich mnie drasnął. Szybko wypiłam antidotum i opatrzyłam ranę, ale boję się, że jest za późno. Jeżeli zostałam zarażona, czy zamienię się w jedno z tych koszmarnych istot?